Ostatnie 15 lat to dla nas przede wszystkim ustalenie specjalizacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Pomagamy ofiarom wojen, katastrof naturalnych i długotrwałego ubóstwa głównie w budowaniu dostępu do wody. Uważamy, że woda jest takim czynnikiem, który daje człowiekowi niezależny rozwój. W 2006 roku powstała misja w Sudanie Południowym. Wybudowaliśmy ponad 700 studni. To jest 1 300 000, które dostało stały dostęp do wody. Pytanie, komu pomagać, jest pytaniem zawsze aktualnym. Wybieramy trudne miejsca. Jesteśmy w Somalii, w Sudanie Południowym, na Ukrainie, w Iraku i w Syrii, czyli wszędzie tam, gdzie toczą się wojny, ale te decyzje były podjęte już na podstawie wiedzy, że możemy tam dotrzeć i że nasza pomoc to nie będzie pomoc jednodniowa czy półroczna, ale będzie trwała tak długo, jak długo będzie potrzebna. Ja myślę, że moja niepełnosprawność raczej mi była pomocą niż przeszkodą. Przeszkodą może w tym sensie, że nie zawsze mogłam dojść tam, gdzie chciałam i trzeba mnie było podwieźć. Teraz jest mi coraz trudniej i właściwie już rzadko wyjeżdżam na misję. Ale dla ludzi fakt, że pomimo dość widocznej niepełnosprawności byłam w ich wioskach, byłam w obozach, jeździłam do krajów, gdzie toczyły się wojny, zaczynając od Czeczenii, przez Afganistan, Irak, Bośnię wcześniej, był czymś takim pokrzepiającym. Za kolejne 15 lat to będę miała 77 lat. Będę pracowała w pachu tak długo, jak długo będę mogła poruszać palcami na klawiaturze komputera. Będąc w szpitalu zakładaliśmy misję w Syrii, zaczęła się akcja w Nepalu. Ja w tym wszystkim brałam żywy udział, więc nie obawiam się tego, że nastaną lata, kiedy nie będę mogła nic zrobić.